Lubię modę i lubię się nią bawić i nie przeznaczam na to zbyt wiele czasu, bo jako mama, zwłaszcza jeszcze małego chłopca, pracująca mama, siłą rzeczy po prostu nie mam na to zbyt dużo czasu, więc zakładam, że można to zrobić, nie zajmując sobie jakoś tak specjalnie tym głowę. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie nawet na zakupy nie trzeba specjalnie jakby poświęcać zbyt wiele czasu, bo w sumie w dzisiejszych czasach kupujemy większość rzeczy online, więc myślę, że niekoniecznie trzeba siedzieć w tym godzinami. Ja się w modzie kieruję wygodą, więc dla mnie to jest oczywiste, że musi być wygodnie i ja muszę się czuć na pewno komfortowo, więc jakby to jest mój trop i w taki sposób też już bardzo świadomie jakby dokonuję zakupów, więc one też są szybkie z tego względu, że się nie zastanawiam 5 razy, bo ja po prostu wiem, w czym się dobrze czuję i nie zajmuje mi to jakby dużo czasu, ja się nie zastanawiam. Wiem, w czym lubię chodzić. I to jest dla mnie proste i oczywiste, a klucz jest dla mnie, jakby tak jak powiedziałam, jasny. Ma być casualowo, ma być wygodnie. To jest fajne w dzisiejszej modzie, że łączymy, nie wiem, eleganckie spodnie z trampkami, możemy założyć albo płaszcz, albo do tego, nie wiem, bluzę z kapturem do eleganckich spodni, do tego płaszcz, czy kurtkę puchową, albo żeby właśnie nie robić tak bardzo luku takiego sportowego, to przełamać te płaszczem i to wszystko dalej się jakby mieści w trendach i dobrze ze sobą komponuje. Więc myślę, że dzisiejsza moda daje bardzo dużo możliwości takich, żeby czuć się wygodnie, dobrze, a jednocześnie nie być przebranym.